3 grudnia w filii Książnicy Beskidzkiej na Złotych Łanach otwarta została wystawa prac plastycznych, które do Bielska-Białej przyjechały z Cieszyna. Jestem doktorantką Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Dzisiaj Państwu prezentuję wystawę koła naukowo-malarskiego TON oraz koła grafiki Kurant. Są to prace, które były realizowane w ostatnich 2 latach. Można tutaj podziwiać dzisiaj prace doktorantów oraz studentów, prace studentów z grafiki. Do ciekawszych prac należą prace Jolanty Knapek, profesora Maciuszkiewicza, to są moje, Marii Posusznej, dalej Joanny Knapek, prace Aleksandry Firlińskiej z Cieszyna, Pilosz. Jest to malowane emalią na blasze stalowej, wypala się to w temperaturze 800 stopni i można to nawet 10 razy pokrywać, wypalać i znowu pokrywać, żeby uzyskiwać różnego rodzaju efekty. To wszystko zależy od inwencji twórczej. Taka pracownia dla nas jedynie dostępna jest w Czechach. W ramach wernisażu dzisiaj odbywają się również warsztaty. Jako doktoranci mamy nadzieję zachęcić młodych ludzi, aby chętnie przychodzili na egzaminy oraz studiować na Uniwersytecie Śląskim. Można byłoby się wydawać, że nic z tego nie można zrobić, że mamy tylko same linie, kreski i plamy. Słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze jedną pracę. Odkładamy. Odłóżcie karteczkę. My te warsztaty współorganizujemy z Książnicą Beskidzką w filii tutaj na Złotych Łanach. Ja jestem przedstawicielem Młodzieżowego Uniwersytetu Aktywności. Jest to organizacja, taka oddolna inicjatywa, która ma na celu zrzeszanie młodych ludzi, którzy chcą działać, są aktywni, mają pomysł na siebie, mają jakąś tam zajawkę, pasję, tylko nie za bardzo wiedzą, w którym kierunku może jeszcze pójść, tak? No bo uderzamy do ludzi młodych, uderzamy do ludzi w wieku 15, 16, 17 lat. Jeżeli taka młoda osoba ma mniej więcej jakąś motywację do działania, no to przychodzi do nas i my już wspólnie z nią poszukujemy jakiejś drogi tam w jej życiu. Jak do was trafić można? My współpracujemy głównie ze szkołami na terenie gminy Łodygowice, natomiast jeżeli ktoś by chciał do nas dotrzeć, no to gdzieś tam na terenie gminy proszę nas szukać. Właśnie jesteśmy na etapie poszukiwania miejsca, jakiegoś biura, gdzie będziemy mieli takie stałe miejsce. Natomiast no, na terenie gminy Łodygowice działamy i tam dla tej młodzieży powstała ta organizacja z wyłączeniem właśnie jakichś tutaj takich ogólnych, fajnych przedsięwzięć, ponieważ mamy też sekcję malarstwa, mamy sekcję artystyczną i mamy kilkoro młodych ludzi, którzy są zainteresowani sztuką, malarstwem. Dlatego właśnie też staramy się współorganizować takie wspaniałe wystawy, wernisaże innych ludzi, którzy działają, malują, którymi ci młodzi ludzie mogą się inspirować. Dzisiaj prezentuję akurat technikę, którą wymyśliła była studentka Instytutu Sztuki, obecnie pedagog i nauczyciel Katarzyna Żaczek. Jest to technika bardzo prosta, bardzo zabawna, natomiast można bardzo ciekawe rzeczy z tego później wykonać. Ja to troszeczkę technikę pozmieniałam, unowocześniłam i dodałam parę elementów, tak aby na dzisiejsze warsztaty ta technika współdziałała, współgrała z tematem całego wernisażu i całej wystawy, analiza i synteza, temat graficzno-malarski. Także musiałam cię połączyć i dobrać tak technikę, aby ona pasowała do tematu wernisażu.